Poprzednim odcinku. To nie byłem ja! Co? To mama odroba! Ktoś tam jest i oni zrobili ten fałszywy list! Aby mnie robić! Zostawiłem śledztwo The Mask 2 francuskiej i wróciłem do Bubble. Wyłuszam, że moją pierwszą, którą zrobię, to spojrzenie za to, jakie Bubble... Panie George! Ale okej, jaka sytuacja? O, jest wspaniale! Śledztwo miało tyle zabawy! I słowy. Nie zrobili żadnego progresu. Wcale nic nie... głupiego nie robiliśmy, szczerze, ser. Prowadziliśmy śledztwo przy mocy naszych serc. Bardzo dobrze, więc dasz mi jakieś aktualizacje na temat waszego śledztwa? Naprawdę mieliśmy fajną zabawę, sery. Wiedziałem, zero progresu. Też na siebie detektyw Gamszu? Tak, ser? Masz pozwolenie, aby wejść do ambasady Alepstein, to prawda? Yep. Jako główny detektyw pomagam w śledztwie po obydwu stronach, ser. Dobrze, w tej sprawie zostawiam ci te kawałki owoców z tobą. Należą do takiej panny, która jest pod maską różowej księżniczki. Różowa księżniczka? A jaka kobietka ją gra, ser? Taka, która także odgrywała rolę różowej snaki wczoraj. Zrozumiano, ser. Jeżeli na nią wpadnę, dam to jej. A jeżeli nie, wtedy po prostu je gdzieś schowam. Nagle nie ma tego entuzjazmu, aby ją odnaleźć, ale nie mogę mieć do niego wątu. Dowody straciły swoją wartość. Kiedy zostały dane detektywu Gamszowi? A więc teraz, nie wierzę tak, że będę to potrzebował. Że jak? Naprawdę zamierzasz wrzucić autograf? Tak, ponieważ ten stalowy samuraj to podróba. Autograf stalowego samuraja został zniszczony w kuleczkę i wyrzucony. Czekaj, co? O co ci chodzi, że podróba? A więc teraz, bierze to czas na trochę śledzenia. Nie ma, że dowody zostały wyrzucone. Zostały dowody tylko, które są ważne. Dobra, pierwsza sprawa, drabina. Ha! To drabina! Właściwie to jest rozkładana drabina. To dokładnie ta sama rzecz. Niemożliwe. Od ich struktury one są zupełnie inne. Ale oczywiście z perspektywy złodzieja, najlepsza złodzieja, drabina to linowa drabina. Rozkładana drabina jest zbyt ciężka, by ją nosić, no wiesz? A z perspektywy prokuratora, każdy typ drabiny jest winny. Obecnie niebezpiecznym z powodu trzęsień ziemi. Normalnie genialne. Hej, chyba nie wracasz do Alepstein, prawda? Nie, jeszcze nie. Już potrzebuję zaraz trochę więcej informacji. Wydałoby na to, że to jest scena. No wiesz, chciałabym występować na takiej scenie. Co w stylu... Show wspaniałego złodzieja Atagarasu! To raczej byłoby super moc, ale złodziej pokazał swoją twarz. Panie Dżur! Ja to, że masz zabawę, detektywie. No cóż, nie ma zbyt wiele zabawy niż dobre śledztwo, ser. A więc, co znalazłeś? A cóż, ha 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 ha! Rozumiem, że nic nie znalazł. Jak zwykle. Hej, panie Dżur! Mam coś naprawdę interesującego od ambasadora Palano. No, a co to mogłoby być? Tak bardziej interesującego? Pewnie te kupony zniżkowe. To, ser. Lampa? Wow, jest takie piękne. Jestem zazdrosna, to prawdziwy skarb. Dlaczego to się te nogi się świeci na zielono, detektywie? Na to, że pali się jakimś specjalnym olejem, który zrobię tylko w bal. Pali się na zielony kolor, ser. Interesujące, a więc to jest specjalna właściwość tego oleju. Przypuszczam, że... Można smucić ludzi, aby więcej pap, ponieważ olej się kończy. Hej, Kami, a co z tymi sylwetkami? Utknęły gdzieś tam na zewnątrz latarni, aby produkować obrazy. O?
Sylwetki, he? Raczej są piękne, czyż nie? Czekaj, co ja robię? Powinien się zapytać o... aktualizację w śledztwie. Hej, coś nie tak, ser? Jest coś, co chcę, abyś sprawdził dla mnie. Czy myślisz, że możesz to zrobić? Ehe, no jasne, ser. Hej, to nie fair. Dlaczego Gami dostaje wszystkie fajne zabawy? A cóż, to ponieważ ja jestem partnerem pana Edgeworth'a. Nie mogę wierzyć, że wziąłeś plusy tego, jak byłem zdziwiony, ukradłeś moją rolę asystentki. Mam nadzieję, że obydwoje będziecie się dogadywać i pracować jak profesjonaliści na tym. Ciebie! Rozmawiamy jeszcze z tym. A, więc już rzuciłeś, panie Edgeworth! Bo ja byś wyczerczony! Tutaj, proszę! Możesz jeść cokolwiek chcesz! A to są... Zniżki do naszej stołówki! Otwieramy jutro o 10:00! Bardzo się cieszę jednak, że te kupony nie są mi aktualnie potrzebne. Ta scena... Jaką ona funkcję ma? No cóż, normalnie używamy jej dla jakichś wydarzeń. To taka atrakcja, aby zwrócić uwagę na łaby. Słyszałem, że także, że tej nocy... W ogrodzie... W ogrodzie różanym Alekstein, ambasador Alba miał dać jakieś przemówienie. A ty wiesz co? Pan powiedział mi, że naprawdę powinienem także dać przemówienie. Pan Kouchen, to pan powiedział? Tak, zrobił to. I dlatego myślałem, że może dam jakieś przemówienie własnej sobie. Ale na nieszczęście nie mogłem. Z powodu ognia, który tak razu zrobił? Dokładnie. Ambasadorze Paleano, chciałem się ciebie zapytać trochę więcej na statetki Primitu. A, rozumiem. Cóż, pytaj mnie. Czy ty wiesz, że Alepstein i Bab używają kiedyś byli jednym krajem, który nazywa się Kodofia? I tak, wiem o tym. I znam pan z tą historię. Cóż, a więc zaletka Prelidux należała do twórców Kodofii. Przynajmniej tak idzie historyjka. To było wtedy królem Kodofii jako symbol zdrowia kraju. A to znaczy, że to był symbol radości i prawa do rozkazów, łapie? Tak, to nie zgadza. I dlatego by dwa kraje tak bardzo cieszą się z tego, co mają. O, czy mamy rodzinę statuetkę? Tym bardziej, czy mamy prawo do rozkazów? To takie rozumowanie. To bardzo piękne, kiedy myślisz na temat w taki sposób, tak przypuszczam. Ale jeżeli Abekstach i Bab mają ustabilizować relacje, to nie powinno skończyć się na temat gadania o tych statuetkach? Nie ma powodu, aby wierzyć w taki sposób. Statuetka Primidux jest bardziej ważniejsza niż jak klucz w dyplomacji. Wydaje mi się, czy ambasador Paleano wie... Na temat, co wydarzyło się z tym ważnym kluczem do dyplomacji. Być może powinien pokazać ten klucz i zobaczyć, co on na ten temat powie? Ambasadorze Paleano, jedyna rzecz, którą chciałbym się jeszcze zapytać. O, tak? Nie martw się. Może zapytać się o więcej, tylko jedną rzecz. Może dwie, trzy. W zamian, dam ci te... spodziewam się, że przyjdziesz do map, dobrze? Dziękuję, ale to tylko rzecz. Jedna rzecz, którą poczuję. Pan Kouchen, chciałbym się zapytać na temat tego człowieka, który jest twoim sekretarzem. Jasne, powiem ci, co wiem. Dziękuję za swoją kooperację, ambasadorze. On był, no cóż. Jeżeli mam to powiedzieć w jednym słowie, był dobrym człowiekiem. Jeżeli było coś, czego potrzebowałem jako ambasador, on mógł to dla mnie zdobyć. Aby powiedzieć, że taki człowiek jak on byłby głową szmuglerstwa, a tuż pod moim nosem, kompletnie niezauważony. Właściwie przypuszczam, że ponieważ był takim człowiekiem, nie mogłem zobaczyć jego brudnych sztuczek. Ha, brzmi jakby pan Kouchen miał śmiały umysł. Ostatnio będę był bardzo zajęty. Od kiedy zostałem reprezentantem Bablaze w kraju... Współpracy krajów? Coś takiego? Opracował jeszcze bardziej, aby zająć się moją robotą dla mnie. Bardzo przykro, ale co to jest? To czy pan teraz wspomniał? Hipercore to ledwo przetłumaczył? A cóż, to widzisz... Dzisiejsze występy, które miały być dzisiejszej nocy, chodziło o to, że dwa kraje mają się ponownie połączyć, stać się jednym. Ale tak jak to teraz wyszło, to marzenie chyba nie stanie się prawdą tak szybko, jak myśleliśmy. Ha, przypuszczam, że nie. Okej, okay, teraz pokażemy mu klucz. Nie wiem, którą statuetkę, ale myślę, że obydwie przejdą. O co, że Paleano, gdybyś proszę mógł spojrzeć na to dla mnie? Statuetka Primidux, siedząca w Alepstein, właśnie wydała się do Apple. Na to wyglądało. Otrzymałem telefon pany von Karmę wcześniej. A, więc rozumiesz, dlaczego chcę sprawdzić teraz statuetkę Bubble? Ponieważ statuetka w twoim kraju... Tak, cóż, już ją sprawdziłem.
I faktycznie to statuetka Alebachst. Wiem to, ponieważ to prawdziwa statuetka. A więc mówisz, że bab ma replikę? Była repliką? Nie wiem, że to ma nawet by to powiedzieć, nawet jeżeli wiem, my, że pewnego dnia to byłoby ujawnione. Otrzymałem moje rozkazy od lidera bab. Miałbym negocjować z ambasadorem Albin na tym wydarzeniu. Miałbym negocjować, aby naprawić wyniki naszej ewolucji dzisiejszej nocy. A powiedzieć, żeby nie zareniować, która statuetka jest tą prawdziwą. Dlaczego mówisz mi to? Cóż, ponieważ już to ustaliłeś, nasza statuetka jest zrobiona ze złota. Nawet jeżeli pap stracił twarz, to spłonięcie kraju jest ważniejszą sprawą. Mam rację, myśląc tak. Nie robię pomyłki, prawda? Jeżeli sam o tym nie wiesz, to nie powinieneś udawać, wiesz? Nigdy nie myślałem, żeby kogoś okłamać. Być oszukany przez własnego sekretarza. I na temat prawdziwego symbolu, który został mi dany. Czy to nie jest prosta ironia? Hej, gdzie pan idzie? Pracujesz do Alebachst? Tak, ale zanim to zrobię, przypuszczam, że powinienem dać ci to, co... skrót tego, co się wydarzyło. O, rozumiem. Ale złomolterstwo w obydwu krajach używając tego obiektu z innego kraju? No, mniej więcej. Bab jest raptem rzut beretem od Alebachst. I mają także swoich ludzi, którzy pozwalają wejść do ich kraju. To oznacza, że jakoś obydwie broni łoterstwa zostały przesmuglowane z obydwu krajów. To inna konkluzja, która może zostać wyciągnięta. Być może kluczem do tej broni jest osoba, która szmuglowała przez obydwa kraje? Masz na myśli fałszywy podróg Jatagarasu? W inny sposób czy nie, Jatagarasu jest jakoś połączony, tego jestem pewny. A więc teraz, gdzie Jatagarasu został pierwszy raz zobaczony? Wierzę, że to był ogród rożany po stronie Alebachst w ambasadzie. Ogród jest po innej stronie komórka. To tam ambasador Alban miał dać swoje przemówienie dzisiejszej nocy. A nawet tak miało być, dopóki ja tak raczej się nie ukazał. W tej sprawie wierzę, że to jest bardzo ważne, abyśmy przeprowadzili się w tym ogrodzie. Czekaj, zanim pójdziesz. Proszę, spójrz na to, panie Czur. Co? To jest? Przypuszczam, że to jest... To granie na gitarze. Poniosłam to właśnie teraz tutaj. Myślisz, że jest... Może mogę jakoś żyć? Jest jakoś trochę na tym wody. Jak woda się na to dostała? Nie wygląda, żeby... było mógł się namoczyć gdzieś tutaj. Tak myślałam, że... Jeżeli mają koncert w takiej scenie od czasu do czasu, prawda? No dobra. Znajdę osobę, do której należy potem. O tak, jest jeszcze jedna rzecz. Panie Edward, czy mógłbyś proszę potrzymać to? Co to jest? To jest perfuma Panny Yu. To buteleczka, która kobieta zostawiła i została znaleziona 7 lat temu. Myślałam, że pewnego dnia dam to jej. A więc trzymałam to bezpiecznie w takim miejscu. Dziękuję! Będę honorowany, aby to dla ciebie trzymać. Boże, się jeszcze tym spsikam. Boże, 7-letnia perfuma, naprawdę. Ale czysto. Znaczy, czysto. W ogóle ludzi tutaj nie ma. Myślę, że wrócę do śledztwa po stronie Alebachst, ale... Wiem, wrócę do bab i zrobię więcej śledztwa tam. Dobra, jesteśmy w ogrodzie różanym. Pewnie zaraz Franciszka nam wyskoczy na ryj. O, widzę, że wróciłeś, mały sieczur. Do siebie! Boże! Jak tam rzeczy w bab? Chociaż nie mogę, żebym spodziewała się czegokolwiek od tego przytalka i dziewczynki. Śledztwo... na temat śmierci pana Manego Koczena faktycznie się nie ruszyło. Jednakże śledztwo w sprawie Jatagarasu, tak. Ach tak, Jatagarasu. Nawet teraz ciężko mi tu wierzyć. Osoba, która... Wolno chodzi po obydwu krajach, niedorzeczność. Cóż, to dlatego przyszedłem tutaj prowadzić śledztwo. Słyszałem, że to jest miejsce, gdzie świadkowie twierdzili, że widzieli Jatagarasu. To się zgadza, ambasador Alba miał właśnie dać swoje przemówienie dzisiejszej nocy tutaj w Alebachst. I wtedy Jatagarasu się pojawił. Cień podejrzanego złodzieja pojawił się tak nagle i zniknął. Po tym był tam ogień w ambasadzie Pablechstein, który Jatagarasu rozpoczął. Na pewno Jatagarasu nie ucieknie o inteligentnie. No to pierwsza rzecz, jeżeli jakieś światła się zapaliły i jebnęły w scenę, no to je obejrzę, nie? O, jest tutaj odwrócone ta lampa, znaczy ta klampa, Boże. Reflektor, a to w sumie nawet jeszcze większe. Kiedy Jatagarasu się pojawił, widownia czekająca na przemówienie spanikowała,
Przypuszczam, że to ktoś musiał po prostu ją kopnąć. Wydaje mi się, że mogę wyobrazić sobie coś takiego w tym miejscu. Chciała nawet użyć mojego bicza, by złapać atak Ratsu. Jednakże byli ludzie na mojej drodze i nie mogłam nawet zrobić innego uderzenia. Wiem, że to oznacza, że ktoś inny dostał? Statuetka kobiety. Miałem się, czy ta kobieta leje wodę. To się mówi, że to jest statuetka księżniczki, która rozmawiała z królem Pyrmidux. Ha! Cóż, Marcia Edgeworth, mówiła to, że naprawdę jesteś beznadziejny w czytaniu kobiecych serc. Zbieram swoje statuetki na temat statuetki i jakoś ona mówi mi coś o kobietach? Ciśnie po nas. O, Lang! O, więc tutaj jest ambasador, gdzie ambasador Ewa miała swoje przemówienie. Cena jest naprawdę niezła. A gdzie miała widownia niby siedzieć? Być może mieli siedzieć przy tym basenie? No, bez nadziei planowanie. Jeżeli nie było tutaj miejsca, czy dwóch przy basenie. Naprawdę powinni zrobić jakieś siedzenia, tak jak w galerii w sądzie. O, dokładnie. Mogę wyczuć, czy naprawdę ludzie chcieliby to oglądać. Ale to też nie widownia oraz mówiący musieli stać za przez cały czas, he? Ja podejrzewam, że widownia chciałaby sobie uciec na jakiś moment. Dobra, pogadam z Langiem. O Jezu, nie musieliśmy się dać muzyki. Skończyłeś sprawdzanie wszystkich bystanderów? Tak, zer. I znaleźliśmy 14 osób, które coś kradły. 16 nielegalnych parkowań. Jedną osobę, która biegła ze światłem, sen. Nie mów mi, że nie znaleźli nic powiązanego w sprawę. Sir, nic, sir. Aha. No cóż, po prostu zobacz. Złapę te osoby, które łamały prawo i weźmy na komisariat. A wiecie, Lang? Cóż, tutaj pan prokurator? Chciałbym podziękować za twoją asystencję wcześniej. Nie rób pomyłki, to nie tak, że starałem się ci pomóc czy coś. Od jak poszedłem, czy rozmawiałeś z panem Stereo Album? Już nie chcę naszej pomocy od ochroniarzy dzisiaj. Więc Staruszek, kontaktował się z naszym wydziałem i wrócił do domu czy coś. Znaczy, że mieliśmy słowo, że mamy wrócić. Ha! Jakby to było takie proste, aby nas wezwać. Ha, jak poszedł tak daleko. Przyrzekam, że odnajdę prawdę. Wyciągnę ją na światło dzienne. Jesteś ze mną, racja pani prokuratorze? Ciebie! Pracowałeś jako ochroniarz ambasadora Albert na ten moment. Naturalnie, byłeś świadkiem, jak Ratsu się pojawił, prawda? Ja widziałem złodzieja, czuł sobie własne oczu. Czemu każdy mówi, że widziała Ratsu, jak widzieli cień? Ratsu zawsze był tutaj, jak cień. Ale kiedy światła się zapaliły i miała być przemowa ambasadora Alby, cień pojawił się. Wtedy ktoś krzyknął: to ja, Ratsu! Następne sekundy, gdy światło padło, na ten czas, kiedy czyniliśmy teren, ten złodziej zniknął. Kiedy prowadziliśmy wodę śledztwo, znaleźliśmy powód, dlaczego światło padło. Ponieważ ktoś wyciągnął przypadkiem wtyczkę, kiedy uciekał. Czy ktoś to zrobił specjalnie? A może po prostu był jakiś gość, który się przewrócił? Nie wiemy. Ale jedna rzecz jest pewna. Ja tak raz tutaj był. Więc mówisz, że widziałeś sylwetkę złodzieja. Tak. Wszystko, co widziałeś, to był cień. Wtedy to możliwe, że ten cień należy do kogoś jeszcze. Ha! Dobrym cień, siostryczko. Możesz mieć rację. Gdyby nie fakt, że nie było kogo innego z takim wyglądem. Nawet między ochroniarzami czy widownią. Moi ludzie sprawdzili wszystkich. A więc wiem, że mam rację. Cień kogoś innego? To brzmi na niezłą hipotezę. Są tutaj jakieś różne kwiaty w środku wody. To nic dziwnego. W końcu woda była używana do ugaszenia pożaru. A, rozumiem. Ty, patrz. Nagle woda się nalała do tego basenu automatycznie. Fontana nalewa się aż do momentu, kiedy osiąga jakiś poziom. Jeżeli to jest woda, która została użyta do ogarnięcia pożaru, to przypuszczam, że teraz jest na normalnym poziomie. Co sugestionuje, że ten basen był używany jakoś w tej ambasadzie. Przypuszczam, że zapiszę to sobie, tak dla pewności.
O Boże! Larry! Go! O! Jak ty śmiesz zaskakiwać na taki sposób? Tak bardzo mi przykro! O hej, dziękuję za to, co tam zrobiłeś. Twoje pozdrowienie nie wystarczy. Bardziej ważniejsze, Larry. Ten basen nie jest, abyś mógł sobie tutaj pływać. No wiem! Naprawdę myślisz, że jestem takim gościem, który skoczymy sobie na basen i zawsze się popływa dla zabawy? Tak. Ale dobrze. Czy ty, możliwe, że wpadłeś do tego basenu? Nie, jest cel, ale nie. Zostaw mojego syna, prawda, Edgy? Twojego syna? Przepraszam, że straciłem na niego wzrok, kiedy trzęsłem rękami z ambasadorem. I zapewne, że pewnie jeszcze taki ostatni raz go widziałem! Imbecyl, jak mogłeś zapowiedzieć o czymś takim? Co ty zrobisz? Co ty zamierzasz zrobić, jeżeli twój syn wpadł do basenu? I w ogóle, ile lat ma twój syn? A ile on ma lat? Larry, to jest pierwszy raz, kiedy słyszę o twoim synu. Kim dokładnie jest jego matka? Matka? A, ta gorąca. Różowa księżniczka. Różowa księżniczka? Panno von Karma. Jestem tak samo zdziwiony tymi słowami człowieka tutaj. Jednakże wierzę, że to, czego szuka, to jest lalka żelaznego infanta. Jep, ponieważ jestem starym samurajem i w ogóle sercem i duszą. A żelazny infant jest moim słodkim małym synkiem. Ty... Dałeś na wystarczenie prawdziwemu głupcowi. Boże, Larry. Nie widzieliśmy, żeby ktoś się ukrywał czy coś. Znaczy tego żelaznego infanta. Ale jeżeli go znajdziesz, proszę daj mi znać, a teraz wynocha. Przyjdę w tej sprawie, szukam go! Hej, czekaj! Cóż, to nie tak, że to płynie gdzieś daleko w tym basenie. I on nie jest powiązany w te morderstwa, to pewnie sprawi nam kolejne kłopoty. Dobra, to naprawdę było dziwne. Na co ja mam patrzeć? O, tutaj są też te lampy. Kiedy ja tak raz tu się pojawił, widocznie bla 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 bla. To statuetka ma jakieś znaki statuetki Primidux. Tutaj mówi król Primidux oraz pola walki. Albo ocalić księżniczkę, król Primidux dał swoje życie na linię i poszedł na wojnę. A więc Primidux to właściwie osoba o krwi królewskiej? Myślałem, że on po prostu udaje jakiegoś bohatera, czy coś z tej względy. Cóż, to za zaskoczenie, że prawdziwa osoba wygląda dokładnie tak jak stalowy samuraj. Puszczam, że tak jest. Na to, że pojawienie i wyparowanie się cieniu Setegaratsu. Wierzę, że zrozumiałem prawdziwe tego znaczenie. A nie spodziewałem się nie mniej od mojego asystentka, a więc dobrze, usłyszmy, co masz do powiedzenia. Co naprawdę zrobiło cienie Setegaratsu? Pojawienie się i wyparowanie cienia Yatagaratsu. To jest możliwe, że to mu zostało zrobione przez statuetkę? Czy ty teraz nie upogrywasz głupca pan Siedżur? Statuetka nie przypomina nawet cienia Yatagaratsu. Masz rację, jednak statuetka innej części nie robi całego obrazu. O co ci chodzi, że jest tylko jedną częścią? Co jeżeli była tutaj jeszcze jakaś inna część, która była drugą częścią Yatagaratsu? To jest inna statuetka? Cienie Yatagaratsu został zrobiony przy pomocy cieni tych dwóch statuetek. Skropiony? O co ci chodzi? Właśnie teraz, światła były na całym miejscu, był tego, że zostały ruszone, kiedy goście spanikowali. Jednakże, gdyby dać je tak, jak były wtedy, kiedy złodziej się pojawił... Wierzę, że te dwa cienie stworzą Yatagaratsu. Jego cień? Dokładnie. A więc teraz, zobaczmy prawdziwą formę Yatagaratsu. Pierwsze, muszę umieścić te światła, a tak aby dawały cień króla Primiduxa, tego króla. Dzień tego króla pojawia się tam na scenie. A teraz zapalę światło księżniczki. I zerwetka także pojawia się na scenie. Aha! A więc czy połączyłem te dwa cienie? Wyglądają nic jak cienia Yatagaratsu. Masz jeczur, jak mi to wyjaśnisz? Byłem tyle, jak król tam stał, to normalnie się wyglądało. Uzbrojmy się, braciska! Chodzę, jakieś te światła są,
przy tej królewnie, księżniczce są jakoś źle. O co ci chodzi? Wierzę, że Cień Króla był użyty do tej roboty. Jednak w tej sprawie królowa nie wierzy, że jej cień był potrzebny. Raczej, że osoba stworzyła cień używając jednej części cienia posągu. Tylko jedna część? Tak, ta część sama wypełnia resztę cienia tego rasu. A więc dlaczego chciałeś tego w pierwszym miejscu? Masz rację, przepraszam. A teraz, jaka część została użyta, aby zrobić cienia Tegrasu? Palce to była najbardziej oczywista rzecz. Pomyślmy wstecz na brakujący cień. Pięć długich, małych rzeczy, prawda? A teraz co? Jeszcze to czyna. Aha! To się zgadza. To mogły być tylko lewa ręka księżniczki. Franciszka, możemy dać te światła w taką pozycję i to wtedy tak, żeby przyświecił na lewą rękę księżniczki. Dobra, spróbujemy i zobaczmy, co dostaniemy. To jest... Ha! Ta! To jest dokładnie jak ten cień, który widziałem. A więc winowajca musiał zmienić te światła i ustawić je wcześniej, tak jak teraz. I wtedy... wyciągnął korek, od jak ludzie zobaczyli to, co chciał, żeby zobaczyli. I w ich panice goście musieli sami poruszyć te światła. Co także było planem tego winowajcy? Na czas, kiedy światła wróciły, cień tak raz zniknął. Co oznacza, że cień został skonstruowany od samego początku. Wiedzieli, że Tegrasu nigdy nie odwiedził Alpach dzisiejszej nocy. Jedyny kraj, którym był złodziej, to Bab. Tak jak możemy przypuszczać, że Tegrasu ma wspólnika w Alpach. Wspólnika? Ale kogo? Jeszcze tego nie ustaliłem, ale przypuszczam, że to osoba, która zrobiła ten pokaz z cieniami. Wyczułem tutaj wielką poszlakę, aby rozwiązać tę sprawę istniejącego asystenta. Nie wiem, kto to mówi. Jak idzie śledztwo? Lepiej bad. Jak tobie idzie śledztwo na temat Tegrasu? Zostawiłem morderstwo agentowi Langowi. A moim jedynym celem od samego początku jest Tegrasu, więc ja dołączę do was. A więc co udało ci znaleźć? Mam kawałek dowodu. Mogę zobaczyć? Jasne. Ale będziesz go żałował. Jesteśmy tutaj, ponieważ jesteśmy gotowi smierzyć się ze wszystkim, co nadejdzie. No więc jeżeli możesz... Kiedy ludzie słyszą coś takiego i goście zaczynają pierdolić. Jedna kobieta stwierdziła, że... Mówię wam, jestem tutaj w ogóle taką dziennikarką i te sprawy. Dała mi interesujące zdjęcie. Dziennikarka? Lotta Hart? Cóż, właściwie... Ona jest freelancerem. No wiesz, z kamerą. To jest zdjęcie, które ma jej mam. Od niej mam. Co to na wszystko za święte? Tegrasu lata sobie w powietrzu! Tym razem to jest niezła zmiana. To nie człowiek, ale dowód. Nawet kłamstwo jak dla nas. Kiedy to zdjęcie zostało zrobione? Wydałoby na to, że po tym ogniu. Między czwartym a piątym piętrem. Zostało zrobione obok budynku. Także możesz zobaczyć ambasadę. Aha! I to kazo zostało zrobione, kiedy był ogień. Po ogniu. Te rozmazanie na zdjęciu zostało zrobione w ambasadzie Bablaze. Kratujący sobie i kierujący się do ambasady Alebach. To jest po prostu niemożliwe, ludzie nie latają! Ty to fakt? Miałem wiele przyjemności robienia spraw, w których osoby latały, przynajmniej raz. Właściwie, jak o tym pomyślę, także wpadłem na taką sprawę. Dwa razy właściwie. Czy mówimy o tym w cyrku oraz o ostatnim case'ie w Trials and Tribulations? Może to wydarzyło się jeszcze częściej niż my myślimy. A więc, jak rozwiążemy zagadkę za tą fotografią? Cóż, ja Tegrasu był na pewno w ambasadzie Bablaze. Tak, zacznijmy. Franciszka, potrzebuję wrócić do śledztwa Bable na momencik. Dobra. No to wracamy. Kontynuuj śledztwo po tej stronie budynku. Dobra, liczę na ciebie. Ja pomogę jej. Okej. Znaczy... O, witaj z powrotem, panie Czułek. No dalej, musimy wrócić do naszego śledztwa. Ja, chodźmy. To czekałeś tutaj przez cały czas?
O, ale rzeczywiście gadałam sobie ze strasznikiem. I o czym? A o takich sprawach, wiesz, na przykład o tym wspaniałym kanale Percorna i te sprawy. Sir! Aby on się, że po tym, co tu się dzieje, wracamy do tego, gdzie zaczęliśmy. Dałoby na to. O, witam, panie Jeżor! Zalicie już zamknęła niego? Bardziej przykro was, że palano, ale jeszcze szukam. Tylko puszczam rzeką morderstwo. Naprawdę to robota taka rasu. Postawmy jedną rzecz prosto. Ja pracuję, aby odnaleźć fałszywego Yatagarasu. Prawdziwy Yatagarasu jest nikim innym, tylko wspaniałym złodziejem, który kradnie prawdę. Panu Faraday, proszę, nie rób takiej smutnej twarzy. Jeżeli jesteś w tym ogóle ciebie zrobić, proszę zapytaj, dobrze? Panie Palano. Właściwie jest jeden powód, który chciałbym zrobić. Mogę jeszcze raz tutaj rozejrzeć? Nie jest wystarczająco czasu, aby zrobić konkretne śledztwo wcześniej. A jasne, proszę, rób na co chce ta. A więc dobrze, mam kilka pytań, jeżeli mogę się je od ciebie spytać o to tam osobę. Jeżeli to przyniesie uśmiech na twarz panie Faraday, wtedy odpowie na wszystko. Dziękuję panie Panano. Jest pan totalnym gentlemanem. Nie musisz stracić takich wspaniałych słów jak dla mnie, mała dziewczynko. Hej, Sir Palano. Ta dwójka naprawdę jest bardzo szybka w dogadywaniu się. No wiesz, to łatwo powiedzieć, żeby zrobić śledztwo, ale nie zaczniemy. Powinno do mnie zacząć od porwania statueczek tych pokojów i po ogniu. Kiedy powinniśmy przejrzeć tę podejrzaną osobę, którą zobaczyłaś? Tak, kiedy panu tego pokoju ta osoba już zniknęła. Ale obstawiam, że goniłam zabójcę pana Kołczena. Nie wiemy tego jeszcze, jednakże ciężko uwierzyć, że ta osoba jest niepowiązana. Tym bardziej, ponieważ klucz Yatagarasu został ukradziony 7 lat temu i znaleziony tutaj. To sygnalizuje, że być może pana Yu jako jest powiązana. Wiedziałam, ta kobieta pewnie nie jest zabójcą pana Kołczena. Wciąż ponownie tego nie wiemy. Jest tak wiele dziwnych tajemnic w tej sprawie. Mówiąc o tym Yatagarasu i zaskoczeniach, otrzymaliśmy bardzo ciekawe zdjęcia od detektywa Bada. Wujka Bada? Czy on także jest częścią śledztwa? Tak. Goni za Yatagarasu przez te wszystkie lata. Wujko Bad! Ale teraz, powiedziano mi, że to zdjęcie zrobiono tuż po ogniu. Co? Wygląda jak jakaś osoba sobie w długim paście. Wygląda jak osoba w długim paście, którą goniłam. To oznacza, że goniłam fałszywego Yatagarasu? Nie są odpowiedzi na twoje pytania i nie myślę, że ludzie mogą latać. Ale to mogła być osoba, która uciekła. Cóż, potrzebujemy sprawdzić więcej informacji na ten temat. Jak czy inaczej. Zacznijmy nasze śledztwo, tam się zakończyliśmy. Okej. Okay. A jest to prawdziwy, a to tylko primitive. To jest prawdziwy, naprawdę wartościowe, prawda? Tak mówią. Okej, okay. Chyba nie myślisz o tym, aby ukryć tą statuetkę, prawda? Nie bardziej, panie Edward. Nie myślałam o czym takim. Po prostu kalkulowałam w mojej głowie, ile ta statuetka jest warta. W miarę podejrzanie dla mnie. A więc teraz, ambasadorze, chciałbym zapytać o twoje ruchy, zanim ogień wypadł. Kto ogniem? Przed jakim ogniem mówisz? Jakim? To był jeden niż jeden w dziesięć nocy? A, rozumiem. A więc słyszałeś o tym. Mieliśmy dwa ognie w ambasadzie Bubble w dziesięć nocy. Co za dyma? Czekaj, ale ja tylko wiem o jednym ogniu. O tym, po tym pokazie Jamininczy. A cóż, pierwszy był na początku pokazu Jamininczy. Na szczęście tylko czwarte i piąte piętro w ambasadzie zostało zapane w ogień. Nie czekając, aby spowodować paniki, staraliśmy się to zatrzymać dla siebie. Wtedy ogień po tym pokazie... I to wtedy ten ogień, który był po pokazie scenicznym Jamininczy, to ten drugi. Dokładnie. A z ogień, którego byłem świadku, to był ten drugi. Jakby o tym pomyśleć, czy detektyw Bat nie mówił także coś o pierwszym ogniu? Kiedy to z nich zostało zrobione? Tuż po tym ogniu, na czwartym i piątym piętrze. Przypuszczam, że to oznacza, że zdjęcie zostało zrobione tuż po pierwszym ogniu. A więc? Jakie były obrażenia tym od tego drugiego ognia? Drugi ogień był na tym piętrze, czyli trzecim. Myślę, że... pojęło się wszystko, co jest na tym piętrze. Aha, więc jakby to powiedzieć? Bardzo złe szczęście macie. Moje biuro jest na piątym piętrze. Mamy go tutaj. A man własny sobie zniknął za mrugnięciem okiem. Czuję się tak bardzo smutno, panie Palano. O! Zobacz, co ja robię i teraz ty.
A wiesz, o co chciałeś się zapytać? Zgadaliśmy twoje akcje i co robiłeś dzisiaj? I gdybyś mógł wiedzieć, to akcje pana Kołczona oraz gdzie był także? Tak, bardzo dobrze. Zobaczmy, byłem raczej zajęty przez cały ranek. Najpierw obudziłem się i wtedy umyłem zęby. Potem ja sobie zacząłem robić śniadanie. Fascynujące. A może po prostu przeskoczyć do ważniejszych części? A! Chcesz skróconą wersję? Dobra, zrobię. A więc, co pan Kołczyn i ty robiliście tego ranka? Tu terminalnie mieliśmy się spotkać i pociąsnąć ręce z Jamie Ninjom. Ale Manny i ja chcieliśmy być na zdjęciu, a więc po prostu byliśmy w biurze. Chcieliśmy zrobić z tego sesję zdjęciową. Mógłbyś czyścić biuro pana Kołczyna? Dlaczego nie jest swoje? A, myślę, że zapomniałem o tym wspomnieć, ale moje śledztwo aktualnie ma renowację. I że inaczej... Dlatego te zadatki Brimmy Dogs oraz nóż Pablech Sai były tutaj. Aha, rozumiem. Czy innymi słowy? No właśnie to potrząśnięcie rąk z Jamie Ninjom miało być tutaj, w biurze sekretarza. A większość osób mogła po prostu nie wiedzieć, że ten sekretarz, a ambasador są w innych pokojach albo coś. A, ale czy się nie zajęło zbyt wiele, naprawdę. Rozpaliliśmy kilka plików, które nie były dużej ważne i kupony w palenisku. A, na pewno... czyszczenie kominka musiało być bardzo problematyczne. A na temat tego, zapomnieliśmy wyczyścić. Ha, 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 ha. Przypuszczam, że... gdyby Manny tutaj był, to będzie nam wściekły. Byłby. Ambasador, tak jak ty, powinien... mógł otrzymać złość od sekretarza? No był dobry w byciu złym, szalonym, kiedy na tego ranka był. Wydałem trochę atramentu bubble na ściany, na tył ściany, kiedy paliłem pliki, widzicie? I wkurzył się na mnie, mówiąc, że żebym traktował ten olej z większym respektem. Dałoby na to, że rozkazy w tym łańcuchu komend są dookoła mnie. I to tyle z tego ranka. Tylko czyszczenie. Nie mów mi, że nie miałeś innej rzeczy do zrobienia. Jesteś ambasadorem i w ogóle. A teraz, tyś proszę mi powiedzieć, co ty i pan Kołczyn zrobiliście po południu? Cóż, Manny i ja poszliśmy razem do Teatru Teum. Do Teatru Neutralis. Mieliśmy tam być na początek show Stalowego Samuraja. Po tym pokazie chcieli do mojego biura na 5. piętrze. A więc byli razem aż do początku show Stylowego Samuraja. A chwilkę później, ja ostatnio sobie się podjarałem i wróciłem do teatru, ponieważ miałem zrobić sesji zdjęciowej na końcu show. To było tam było jakieś robienie zdjęć na końcu? To było fantastyczne zdjęcie całej naszej trupki, ambasador Alba, Stylowy Samuraj i ja. Po tym zdjęciu poszliśmy do mojego biura na 5. piętrze, aby przygotować te począśnięcie ręki z Jamie Ninjom. Na to, że jest raczej podjarany, jak na przepracowany jak na Oswera. I wróciłem do mojego biura, to wtedy pierwszy ogień nagle się wydostał i uciekł na schody. Moje biuro zostało to na nie zliczone, ale na szczęście nikt nie jest ranny. Zdaje się, że uciekłem od pierwszego ognia tak szybko, jak moje nogi daleko mogły mnie ponieść. Ale w trakcie drugiego odleciałem i pomogli mi ludzie z ambasady. Tam więc widziałeś pana Kołczyna po tym, po pokazie... Stalowego Samuraja. Tak, to nie zgadza. Następnym razem, kiedy go widziałem, leżał sobie tutaj. W wiecznej... wiecznym śnie. Aha. Nie no, super. Oto, że Palano, dziękuję bardzo za twoją pomoc. Bardzo mi przykro, że nie mogę być lepszą asystentką, panie Edgeworth. I czy jest coś jeszcze, proszę, nie bój się zapytać, okej? Okay? Wiem. To teraz sprawdzimy coś, co... czego wcześniej mogliśmy sprawdzić. Po pierwsze... O, wydałoby na to, że tutaj nic nie zaszkodzone przez ogień. I hep, przypuszczam, że musimy się pośpieszyć i sprawdzić wszystko. Można w ogóle nie zobaczyć wszystkich podejrzanych rzeczy. Zdejmę chyleczka z atramentem Bubble na zbiórko pana Kołczyna. Wydałoby na to, że wciąż tam jest troszeczkę tego olej. Atramentu. Butelka nie jest uszkodzona, a więc ogień prawdopodobnie się nie dostał do tej buteleczki. I panie Palano, na to, że twój atrament jest w porządku. Co? To dziwne! Ambasadorze, o co ci chodzi, Pesto? Cóż, to jest to, że jest coś dziwnego na temat tego atramentu. Możesz mi powiedzieć o tym stanowisku coś więcej?
A ja myślę, czy możesz mi powiedzieć więcej na temat tego, tej buteleczki? No myślałem o tym właśnie teraz, ale w trakcie tego drugiego ognia Manny martwił się na temat swojego biura, a więc przyszedł po nią. Wezwałem go i wtedy dotrzymywałem i użyłem mojego zapasowego klucza do tych drzwi, ale kiedy byłem, tutaj był zielony ogień. On był taki wielki, że nie mogłem wejść z tego pokoju w ogóle. Ogień zielony? Co niby to spodobało? Cóż, tak ten kryształ pali się na zielono, tak jak w tej latarni. He. A ten olej Bubbles jest zrobiony z tego samego oleju, co oznacza, że się pali na zielono. No wiesz! Ja myślałem także, że ten atrament Manniego został zapany w ogień. Ja tak byłem zaskoczony, że wciąż jest buteleczka na jego biurku. Ta sprawa jest na... sprawach powiązane w zielone ognie. Powiadajmy o tajemniczości. Co dokładnie zostało tutaj zapany w ogień? Palnisko, he? A więc biuro Bab także je ma. Także? Jest tam kominek po stronie Albachstein. Jednakże udało na... znaleźliśmy coś, czego nawet bym sobie nie mógł przypomnieć. Wciąż nie mogę uwierzyć, że znaleźliśmy tam ubranie kobiety w kominku, he? Jeżeli to było traumatyzujące, dlaczego nie stworzyć nowych wspomnień z tym kominkiem? Mógłbyś po nim wejść i bawić się wołanego. I być pokryty w brud? Nie, myślę, że nie. A, naprawdę nie masz... nie wyczuwasz żartów, panie Czur. Może mogli zobaczyć wszystkich podejrzanych rzeczy. I dziennik zajęty? Brała na jakieś kupony. Pap naprawdę robi dużo kuponów. Może powinnam także jeden stworzyć? Nazwałabym go kupony słodniego złodzieja. I na co byłaby to zniżka? Na 5 palców. Takie rzeczy jak? Tak jak prawda, a na co? Co innego mogę kraść? Cóż... naprawdę nie dałbym wiele za to, żeby mieć dużo tych kuponów na temat odnalezienia prawdy. Na to, że jest tutaj... a, to jest dokładnie to samo. To jest biurko ofiary. A nie na to, żeby miało jakieś obrażenia. Pomyślę, że możemy odsunąć troszeczkę tą szufladę. Przypuszczam, że mogliśmy zajrzeć. Czy to jest jakoś połączone z dowodem, który trzymam? Jak dla mnie, to jest bardzo podobne do tego. Chyba? Nie. No dobra, spróbuję. Wydałoby na to, że ten kawałek dowodu jest powiązany. I jak? Być może nie jest. A czekaj, nie mów mi. To jest to, czego ludzie nie widzą? Ha! Dlaczego tak mówisz? I przejdźmy dalej. Tylko, że to mało, panie Żur. Tak mówi, kiedy znajduje twoje pomyłki, więc się przyznaj. Wydało na to, że zauważyła. Naprawdę powinienem uważać. Dobra, wiecie, na co mi to wygląda? Na ten kawałek papieru. To jest raczej dziwny kawałek papieru. Uważam, że to jakaś pamiątka czy coś. Dobra. To jest podobne do tego. Ten kawałek zgadza się z tym. Hej, masz rację, co to jest? Wygląda na jakąś... na górę wall? Co? A tak, ten notatnik to pamiątka gdzieś z naszego kraju. Waszego kraju. Kolekcjonujemy je, aby je studiować, widzisz? Ja? Widzę. I jestem troszkę... mam nawet pasję na ten temat. O, chciałeś zobaczyć moje pamiątki? Moje pamiątki? Pokazałbym ci wszystkie. Jesteś pewny, że nie zostały zapalone w ogień? Może, że palono. Zastanawiam się, czy możesz sobie przypomnieć... rozpoznać to pismo tutaj? To jest ono na pismo pana Manniego. Rozumiem, w tej sprawie. O, udało ci się coś ustalić? No tak, została znaleziona w Alpach. A konkretnie została znaleziona w ręce zamordowanego Demask 2. Demask 2? Wtedy ta notatka? Tak. Była prośba pana Koczena dla pana Demask 2 ukradnąć się statuetki Primiduct. Że jak? Manny? Starał się ukraść statuetkę Alebach? Widzielibyśmy na pewno, gdyśmy zrobili analizę pisma. Ambasadorze, czy mamy jakieś dokumenty, gdzie z pismem pana Koczena? I tak, zaraz kilka dam i już... muszę dodać się do tego gamszu, aby sprawdzić to, zrobić tę analizę. Nie mogę wierzyć, że Manny... mógłby nawet pomyśleć o czymś takim. I zrobić. Czy masz jakieś pojęcie, dlaczego
mógłby poprosić o ukradnięcie tej zakletki? Jest jedna możliwość, ale mówię ci, tylko moja spekulacja. Tylko co mi powiesz, może być zarówno w ambasadorze. I znowu muszę do niego biec. Wierzę, że powiedziałeś, że masz pojęcie, dlaczego pan Kołczyn wynajął The Mask 2. Właściwie, boję się, że to moja wina. Jak już mówiłem wcześniej, mieliśmy zdeterminować, która statuetka jest prawdziwą, jako część dzisiejszych wydarzeń. Aha! I gdyby oni mieli prawdziwą statuetkę, to oni by ją zachowali i mieliby chyba większe prawa, tak ogólnie, jakby już był połączonym krajem, tak? Ale z powodu Yatagarasu i tego ognia, anulowali to, czyż nie? Ha, 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 ha! Właściwie, otrzymałem resztę wydarzeń. Znaczy, no faktycznie została anulowana. No widzicie, statuetka BAM? Cóż, to replika. A czy pan Kołczyn wiedział o tej statuetce BAM? Oczywiście, że wiedział. I dlatego był osobą, którą mogłem się skonsultować na ten temat. Musieliśmy coś zrobić, aby nasze sylwetki zostały ujawnione jako replika. Być szczerym, byłem bardzo dzisiaj podenerwowany. Jak to wypadnie w ogóle? To ja rozumiem. Cóż, kiedy ja powiedziałem na niego o moich błotach, powiedział: pozwól mi to zrobić, będzie w porządku. Mówię, że będziesz ambasadorem tej... Kodofi, znaczy tej... która, tak, że znowu się stanę Kodofią, nie? Na ten moment pomyślałem, że starał się po prostu mnie pocieszyć. Ale kiedy zobaczyłem tą notkę, zrozumiałem, że był poważny. Panie Kołcze, naprawdę nosisz wiele interesów na swoich barkach. Przypuszczam, że zrobił to wszystko, abyś był następny ambasadorem Kodofi. Ale dlaczego starał się tak ciężko, tak się zastanawiam? Było wiele lepszych w tych rzeczach, niż ja kiedykolwiek będę albo byłem. Nie znam odpowiedzi, dlaczego starał się tak ciężko, ale przypuszczam, że miał jakiś motyw w swojej głowie. O, hej, ty tam, panie Dżur! Elektryk Gamszu? Masz już informację, o której prosiłem? Siebie! Jep, wszystkie tutaj, ser. Dobra, masz, Kej. Możesz na nie spojrzeć. Co? To kończy dla ciebie. Co to jest, Kami? To wszystkie informacje z tego pokoju, które zdobyłem w ambasadzie oraz od ludzi z Interpolu. Teraz wiemy dokładnie, w którym pokoju to było, zanim i po ogniu. Przed i po ogniu. Dobra robota, detektywie. A, to nic, ser. Jestem ekspertem w sprawianiu, aby ludzie gadali. Wow, wasza dwójka przypomina mi tak wiele jak mojego ojca oraz wujka Bada. O co ci chodzi? Prokurator i detektyw, wasza dynamika jest... przypomina mi po prostu na te stare dni. Cóż, nie martw się, odnajdziemy. Także odnajdę mojego wspaniałego partnera pewnego dnia. Kiedy to zrobię, będę w końcu wspaniałym złodziejem tak raz, jak mój ojciec, prawda? Proszę, nie pytaj mnie pytań, na koniec są odpowiedzi, Kay. Jednakże mogę ci powiedzieć, że na pewno byłoby wspaniałe, gdybyś znalazł sobie partnera w miłości, któremu możesz zaufać. Haha, no jasne. A więc co teraz, panie Żurw? A więc chciałbym cię poprosić o przysługę. Tak? Użyj małego złodzieja. Ten gadżet, pan złodziej, czyż nie? Tak, zobacz swoją sekretną broń. A masz na myśli małego złodzieja? Ha! Możesz na niej polegać, czyż nie? Nie potrzebuję czegoś takiego, po prostu cię proszę, że potrzebuję tego śledztwa. Co informacja do takiego gamszu, które zrobiliśmy i zeznań ambasadora, chciałbym, abyś proszę zdekrował ten pokój w trakcie ognia na trzecim piętrze. Łapie, a więc dobra, jedziemy! Mrok po północy, kiedy żaden ptak nie śmie wlecieć w powietrze, nikt nie ucieknie przed naszym wzrokiem. Teraz będziesz świadkiem prawdziwego i aktualnego Robin Hooda! Za każdym razem mówię to w zupełnie inny sposób. Wydało mi na to, że troszeczkę inaczej wygląda na to, niż pan osoba najpierw mówił. To jest możliwe, że być może znajdziemy jakąś drogę ucieczki przed tym, przed tą osobą, którą Kay widziała. O Boże, co to jest? O, to jest! To jest jakiś pokaz techniczny, o którym mi nie powiedziano? To jest siła prawdziwego Robin Hooda, który chyba miał ten pokój dzięki informacjom, które nam pan podał. Naprawdę? No, to jest naprawdę interesujące urządzenie, które tam masz, panu Faraday. Wierzę, że to czas, abyśmy wrócili do naszego śledztwa. To jest zegarek. I wygląda na to, że miał inną pozycję przed tym ogniem. Bo to jest ochroniarz, tak, zegarek był w taki sposób przy ścianie, ser. To oznacza, że został ruszony w trakcie ognia. Mówiąc o tym, to jest totalnie 11, ale nie słyszałby ten zegarek tykał. E? To dziwne. On wciąż działał, kiedy jeszcze... tam dzwonił każdego
O każdą... Jezu. Tego raka o każdej godzinie. Może ogień uszkodził mechanizm czy coś? A co, że palano? Mogę zajrzeć do środka? Jasne, proszę. Tylko jak gamszczu, proszę mógł sprawdzić środek tego zegarka. Tak, ser. Już to robię. Ale burdel. Panie Dżur, znalazłem to w środku, ser. Wygląda na jakiś kabel. To chyba to spowodowało, że zegarek nie działa. Ale... To taki długi kabel robi w środku zegarka w pierwszym miejscu. Nie wiem, ser. Pewnie go tam wsadził. To takie westchnięcie! Dlaczego też miałby to zrobić? Taki wartościowy zegarek! Na to, że pan Faleono... To nie był pan Faleono, który dał tam kabel. Być może to był zabójca pana Kołczena. Oby na to, że jeden z tych noży małajańskich już zniknął, zanim ogień się zaczął. Na to by mu dało. Specjalnie od momentu, kiedy te dwie rączki zostały spalone. Ta brakująca rączka mogła zostać powiedziona z prawdziwą bronią morderstwa. I skarb Pawl został ukradziony. Biedny Pawl, nie myślisz? Niezwykle, czy statuetka repliki jest tą od Pawlów. Wydato, że wentylator spadł z sufitu. O, widziałam go wcześniej. Kręcił się w kółko i grał muzykę. Wierzę, że myślisz o telefonie muzycznym dla dzieci. Tak, to to. Ale to nie jest to samo. To totalnie jest to samo. Kręci się z dzieckiem w środku jak jakieś nagranie. Rozumiem. Przypuszczam, że jeśli tak myślisz, chodziło jej pozytywkę. Nie, to nie jest to samo. O, a więc Paw naprawdę lubi turystów, nie? Na to wyglądało. Moment! To nie ogień się pali na zielono. Znaczy tak, to się ogień się pali na zielono, ale tak naprawdę to się... W odcinku wcześniej ktoś powiedział, że... Chyba pan Faleono. Tak, to ja byłem! No dobra. Pan Faleono stwierdził, że... Znaczy właściwie nas poinformował, że... Te banknoty z tej z Babli, tak? To się tak nazywa Bablia. Są robione z tego atramentu, właśnie z Bablaze. I to oznacza, że kiedy po prostu się te banknoty podpaliły, to one płonęły zielonym ogniem, ponieważ z powodu tego, że są właśnie robione z tego atramentu. Znaczy mają w sobie coś zapisane tym atramentem. Naprawdę o tym myślisz? Cóż, poszłam do innego miejsca, gdzie mogę dodać trening złodziejstwa. Cóż, jeśli chcesz się czegoś nauczyć na temat złodziejstwa, być może powinnaś odwiedzić studio, gdzie robią wściekarz sceniczny tyczami ninja. Hej, to właściwie dobry pomysł, panie Dżurf. Mógłbym wierzyć, że wzięła to na poważnie. Aha, tutaj mówimy dokładnie to samo. Ja chciałem spojrzeć się na ten... Huh? A, nie, dobra. Myślałem, że powie coś o fladze, ale nie. Możesz zobaczyć ambasadę Alpsa przez to okno. A gdzie prowadziłeś swoje śledztwo? Tam, panie Dżur? A możesz zobaczyć stąd? Byłem na piątym piętrze. To tam The Mask 2 został zamordowany. Co? Nie masz myśli, że Mask The Mask 2. A, biedny gościu. Jako złodziej z drugiej generacji, nie mogę na to przymknąć oka. Nawet mimo, że Mask The Mask 2 tylko podróba i nie jest oryginałem. Wygląda na bardzo komfortowe siedzenie. Cóż, faktycznie nie wyglądał wkodzony, dlaczego nie spróbujesz na nie usiąść? Nie, lepiej nie. To bardzo ważne. Może nie możemy naprzeć miejsca zbrojnych w tym momencie. Czekaj, jak ty zawsze tykasz różne rzeczy na miejscu zbrodni? Ponieważ jestem prokuratorem i to część mojej roboty. Mam robota jako wspaniały złodziej. Ja tego nie możesz niczego dotknąć. Nie wiem, co powinienem jeszcze sprawdzić. To musi być ten wielki zielony ogień, który pan Faleono widział. Z takim ogniem nie przejdziesz. Okej. Mogę jak przypuszczać do tego pokoju, ogień już tutaj był, nie? Tak, ogień już znikał na ten moment. Wtedy ten ogień, który teraz się tutaj pali i zaczął się na trzecim piętrze, dopóki tak raz się nie pojawił, spowodował to Babl. Przypuszczam, że pan Faleono miał szczęście, że wbiegł do tego pokoju, jak się palił, he? Ja, można tak powiedzieć. Skoro ty właśnie pierwszą osobą, która odkryła ciało, możemy twierdzić, że nikt inny później nie wszedł do tego pokoju. Nikt inny niż osoba, którą goniłaś oczywiście. Wiedziałam, ta osoba, powiedziałam, że nie była niezbyt dobra. Znaczy osoba była przez zabójcą pana Kołczena. To jest bardzo prawdopodobne. I potem jak ta osoba weszła po pokoju przed tobą, musiała wybrać ten pokój, ponieważ wiedziała o czymś, co tu będzie. A może wiedziała o tym zielonym oknie czy coś? A wtedy to ta... Dlaczego ta osoba dała tutaj zielony ogień?
Cóż, cokolwiek taka osoba popaliła, było niezłe. Skoro ogień jest zielony, widzieliśmy, coś się pali na zielono, prawda? Troszeczkę mniejsze, ale łapiesz, o czym mi chodzi. Ja wierzę, że to, o czym myślimy, jest tym samym. Co powiązane pali się na taki sam kolor jak na ten? Boże. Ta latarnia. Ma zielony ogień w sobie. Tak, ten ogień, o tak, że nie myślałam, kocham ten zielony ogień. Myślę, że możemy ustalić, że zielony ogień był spowodowany przez ten olej. Tym bardziej wiemy, że jest inna rzecz robiona z tego oleju. O, masz na myśli to, o czym pan palono się pomyśli. Tak, dokładnie. Tak jak ustaliliśmy wcześniej w naszym śledztwie. Co? Nie łapię. Możesz mi prowadzić, sir? Dobra, wyjaśnię to w najlepszy sposób, jaki mogę. To jest rzecz, która także ma na sobie ten olej. Okej, ten kawałek dowodu. Nie, jest już dużo potrzebny. Okej, wyrzucam go. Nie, czekaj! He? Dlaczego? Jest pewna, że ten kawałek dowodu jest niebezpieczny. Mam się... Nie ma nic do tego, o czym gadamy, co nie? Cóż, tak raczej... Mogę go mieć wstecz? Potrzebuję to jeszcze raz przemyśleć. Co jest zrobione z tego oleju? Wciąż jest tutaj w tym pokoju. I to jest to. Aha. Ten olej jest zrobiony z tego oleju. Atrament z oleju. O! Patrz na ten sam kolor co ta latarnia, ta? Tak, dokładnie. Jednakże ten zielony ogień w tym pokoju nie jest u teleczki z Bubbleys. Ponieważ znaliśmy go na biurku pana Coachena, prawda? Tak, jednakże wiemy, że pan Coachen był powiązany z smuglerstwem. Teraz przypuszczasz, że co było jeszcze robione przy pomocy tego? Wierzę, że atrament jest odpowiedzią na wszystko. Coś powiedział zielonym ogień. O tak, zaczynam czuć energię dochodzącą od ciebie, panie Edgeworth. Ha! Wydałoby na to, że nareszcie to odnalazłem. Prawdziwy cel Yatagaratsu, a tak naprawdę to tej grupy szmuglerskiej. Co by pochłonęło tak wiele tego atramentu, aby spowodować ogień? To mogłoby być bardzo wiele kuponów tej grupy szmuglerskiej, albo banknotów. Żartujesz. Mówisz, że to co pan Coachen podpalił to były te... Tak. Wierzę, że tak długo jak można powiedzieć, że ukradł to do prasy, to ambasador, pan Coachen. Znaczy ambasadorze, pan Coachen miał pozwolenie, aby używać tych urządzeń do drukowania, prawda? Dlaczego tak? Pamiętam, że widziałem go jak używał jej w środku nocy. Ale nigdy nie pomyślałem, że używał jej z takiego powodu. Ambasadorze, z powodu zbrojeń twojego sekretarza, ty będziesz także sprawdzony. Tak, przypuszczam, że tak. Podaliśmy tak wiele problemów w kilku krajach, czyż nie? To moje zadanie, aby odkryć prawdę! Musimy ustalić, kto zaczął ten ogień, a przyjść do wody. Nie wiem, co teraz. Dobra, użyjmy logiki. To nie dokładnie to, czego się spodziewałem. Dobra, gadamy z Edgarem Gumshoe jeszcze. Detektywie, prowadziłeś śledztwo w Bubble, prawda? Jasne, że tak. Mogę także ugasić obydwa ognia, sir. Ogniska. Ogień. Ale pierwszy ogień poziom mi zaskoczenia. Musiałem najpierw uciec przez piąte piętro. Najpierw wołałem windy. Przypuszczam, że ktoś już miał ten sam pomysł, pokuła używana. Nie pamiętam, mam potrzebował 100 schodów na ten moment, więc chyba po prostu jakoś przymknąłem oko. Czekaj, to dziwne. Zawsze ostrzegamy naszych ludzi, że w przypadku ognia to mi was trzeba używać windy. O? Może ktoś spanikował. Jak gdyby. Czy widziałeś się tak Ratsu, który był w ambasadzie Bubbleys? Nie personalnie. A inni... Ochroniarze powiedzieli mi, że także nikogo nie widzieli, sir. Zastanawiam się, czy może powiedzieć mi więcej na temat twojego krycia, detektywie? Drugi ogień był w środku tego Yatagaratsu zobaczony w Alebarst. Wtedy ta podejrzana osoba została zobaczona w Bubble i spowodowała panikę. A więc nikt nie przyjrzał się tego Yatagaratsu, który przyszedł do Bubble? Yep. To jest jakaś podejrzana osoba w długim płaszczu. Ale to nie wystarczy dla dobrej tożsamości, no wiesz? Wciąż wystarczyło, aby ludzie otrzymali panikę.
osoba w długim płaszczu. Brzmi dokładnie jak osoba, którą chciała. Yatagarasu pojawił się w Alebaxt, aby udowodnić fabrykację cienia. Środek faktów Yatagarasu, który pojawił się w Babi, jest podejrzany. Nie możesz być poważny. Nawet jesteśmy blisko złapania podróbki, ma na ciekawie stoju. A więc Yatagarasu, który się pojawił, przesłał niezłą rozróbę. Zabił na Kouchena, wtedy wyparował. Ciebie! Tak mówię dla ciebie. Dlaczego nie gonisz Yatagarasu? Robiłem to, ale... ta masada jest taka wielka, ser. Jest podzielona. Zostałem oddzielony od innych ludzi i straciłem się na momenty. Nawet pamiętasz, jak wygląda budynek, który masz w detektywie? Ała! Byłem pewny, aby to zrobić od teraz, ser. Ale wiesz, to było tak, że dzięki mnie, dzięki temu, że się zgubiłem, mogłem ocalić Kay. O? To serio? Ta! To bo kiedy się zgubiłem i chodziłem sobie po trzecim piętrze, ser. I słyszałem krzyk, na tych miastach tutaj przybiegłem. O, to pewnie wielkie znalazłem ciało pana Kouchena. Dobra, myślałem, że brzmiała jak ona, więc się martwiłem i przybiegłem jak szybko mogłem. I dzięki temu pana Shina mnie nie wzięła. Bronił mnie, aż przybyłeś, panie Jeczur. Aha, więc może być użyteczny raz na jakiś czas. Wciąż to także, że agentka Shina była tutaj, to nie ja byłem. Zastanawiam się, gdzie agentka Shina była, zanim ty ją znalazłeś. Cóż, przed tym jak tutaj byłem, widziałem ją wychodzącą z tego pokoju obok. Agentka Shina wspomniała coś, że goniła za Yatagarasu wcześniej. Co na to, że... pomogła... także chyba ogoić ten ogień. Wtedy w trakcie drugiego ognia słyszałem, że była zajęta goniem Yatagarasu. Wygląda bardzo dedykowanego agenta. Mógłbyś się o niej nauczyć. Dlaczego pokazujesz nam, kiedy to mówisz, ser? Sprawdziliśmy wszystko w tym biurze, ale wciąż jedna rzecz mnie ciekawi. Być może powinien zapytać o serora Palana na ten temat? A to, że Palano. Jest coś, co chciałbym, abyś dla niej potwierdził. Tak? Na temat tego pióra. Wygląda na bardzo podobne do pióra pana Abastora Alby. Dla przykładu, lokalizacja tego paleniska i pozycja tego zegarka. A to się zgadza. Także byłeś w po stronie Amlebach z ambasady, ze strony osady. Nasze dwie ambasady to jest właściwie była jedną. Tak, no wiem. Ktoś tam wspominał. Na właściwie tu napis. I one są po prostu symetryczne. Nieważne jaki pokój, lokalizacje, ogniska i tak dalej są takie same. Nawet niektóre sztuki, znaczy obrazy są takie same. Mój pokój jest aktualnie pod renowacją. Pracujemy ciężko, aby pokój Manniego lub wyglądał jak pokój ambasadora. Masz na myśli, że to poczęcięcie ręki miało być tutaj, prawda? Tak, to się zgadza. Znaczy, co to za zdjęcie, jeżeli nie zostanie zrobione w ambasadora, prawda? Ciąż to dziwna ekspresja na obsesji Bubble, która mierzy się z Albax, łapie? Dziękuję, ambasadorze. Nie ma wielkiej informacji. Wszystkim, czego potrzebuję połączyć kropki? He? Połączyć jakie kropki? Cóż tak raczej, czy cieszę się, że mogę pomóc? Innych słowy, łączymy kropki. Alebaxt i Babs, te obydwie strony tego budynku są symetryczne. Jak wiemy w fakcie, w pokój, gdzie był kominek, może mieć ukryte przejście. Ukryte przejście? W Alebaxt kominek miał zdolność odwrócenia ściany. Wrócenie ściany brzmi jak jakiś dom ninja. Wow, to trik w tym budynku na temat paliska, prawda? Co to ta basada ma takie sekrety? Na to, że sam nie wiesz zbyt wiele o tym pokoju, czyż nie, ambasadorze? Poproszę jeszcze do czasu, abym zapłacił Billiemu za wszystko, co dla mnie robił. Proszę, naprawdę chcę wiedzieć na temat Manniego i co wiesz o tym pokoju. No co czekasz, panie Edward? Dalej, chodźmy na dół tego. Dobra, moje pierwsze przemyślenie, że zabójca użył tego ogniska. No, na zwykły kominek, czyż nie? Więc jak odwracasz... Falbax, musiałem kliknąć takie X, które jest na ścianie z tyłu. Ej, widzę tam mikser! Zobaczmy, co się wydarzy, jak go nacisnę. O, przeznaczyłeś mi, ser! Jest coś na temat tego ogniska. Co ma sprzeczność w faktach? Ha? Ale znaczyliśmy X w tym samym miejscu, prawda? Tak, ale to nie o tym mówię. Czegoś tu brakuje. Co? Jaka jest tutaj sprzeczność? Nie dopuszczę, dopóki nie zobaczę wszystkich podejrzanych rzeczy. Czy coś nie było tutaj palone?
To było w zeznaniach Paleano, tak? No właśnie, że zostawili tutaj te... zostawili tutaj ten kół... pył, znaczy pył, nie pył, tylko... No ogólnie już spalone kartki w ogóle z powodu tego, że zostało. Zapomnieli o to wyrzucić. A co też Paleano, powiedziałeś wcześniej, że spaliście stare pliki tutaj w komiku, prawda? Tak, spaliłem kilka z tych plików tego ranka właściwie. A jak to zrobiłeś? Zapomniałeś wyczyścić... w cudzysłowie kurz z kominka, prawda? To się zgadza. Ale dlaczego nagle tak pytasz? I dlaczego robisz taką straszną twarz? Ale przykro, ale wydaje mi się, że tu jestem poważny w tej sprawie. Proszę przyjrzeć się temu komikowi, powiedz mi, co uważasz za dziwne tutaj. No zobaczmy. He? Gdzie zniknęły te prochy? Co nam wszystko znaczy, panie Czorf? Chyba nie myślisz, że ambasador Paleano kłamie, czyż nie? Nie, jest powód. Nie ma żadnego powodu, kłamał. I nie wierzę, że jego zeznania się także mylą. To ognisko, które spowodowało ogień, ma sprzeczność. Okej, okay, zastanawiam się, czy możesz poprawić informację na temat tego kominka? To łapię, dodaję tutaj teraz te piłki ze spalonych plików i... No na to, że udało nam się tylko ustalić, he? Ha! Cóż, to było nic. Wszystko, co zrobiłem, to podążanie za poszakami, które nas poprowadziły. O, wyczuwam, co nadchodzi. Zaraz zrobisz to ponownie, prawda? O, masz na myśli to! Tak, to jest pan Ezur, którego znam! Nie ma potrzeby, aby wasza dwójka tańczyła dookoła mojego imienia, a dlatego co zamierzam teraz zrobić. Już sprawdziłem to miejsce, ale nie zapomniałem, że jeszcze raz się przyjrzał. Jak nacisnę ten przycisk, to się odwróci. Nie za ścianka, he? Podpierzaj się i... Czekaj, dziękuję. Jest coś, co potrzebujemy najpierw sprawdzić. Tym bardziej, że jest coś, co chciałem przetestować. Jak co, ser? Powiem ci później, detektywie. Na razie kontynuujemy ze śledztwem. To są te prochy, które zostawił ambasador Paleano. Jeżeli tak, są tutaj takie kawałki informacji, to powinniśmy zobaczyć prawdę. To czasami czuje twoje sekretnie broni, prawda? Tak, no dalej, ser, użyj swojej specjalnej zdolności. Zignoruję wasze dziwne frazy i skupię się na informacji. Jeszcze troszeczkę, mogę wyczuć prawdę, to już po mojej stronie. Nie ma to jak gra, która nam podpowiada, aby użyć logiki. Użyj swojej specjalnej zdolności, ser. Boże, nie wierzę, nie? Brakujące to... I... To. Powód, dlaczego nie ma tutaj prochów, jest prosty. To dlatego, ponieważ nikt ich nie wyczyścił, prawda? Nope. Ponieważ ktoś tam się ich nie pozbył. Jest by czysto. Ambasador Paleano powiedział, że wylał trochę wcześniej atramentu, kiedy palił pliki, a wciąż nie ma żadnego śladu, że wylał tutaj atrament na tył tej ścianki. Cóż, a więc nie wiem, co się wydarzyło. Cóż, powiem wam, co się wydarzyło. Dwie strony zostały zamienione. Używając tego kominka, po prostu prochy przeszły na drugą stronę. To oznacza, że to jest czyste wyjaśnienie tego kominka, że został użyty. Wtedy masz na myśli, że osoba, którą goniłam, wyparowała z pokoju właśnie przez to? Tak, wierzę, że osoba, którą goniłaś, to był zabójca pana Koczena. Po popełnieniu morderstwa uciekła przez ten kominek. Ła, panie Edward. Ustaliłeś, jak uciekł zabójca. Tak, ale to tylko początek. Muszę teraz sam dogonić zabójcę. Jeżeli zabójca użył tego kominka w tym pokoju, aby uciec do następnego, to jest to logiczna konkluzja, aby porozmawiać z tą osobą, która była w tym pokoju. Cóż! Osoba, która ma w tym pokoju, to przecież... O, to ta osoba, ser! Tak, detektywie, agent Kaszcina. To wciąż wygląda na to, że pana Shina jest zabójcą, prawda? Nie wskażmy do takiej konkluzji, wciąż potrzebujemy wiedzieć, co się tutaj dzieje. Padła do tego pokoju, byłając obok. I natychmiast cię złapała. Tym bardziej twierdziła, że... Tylko ty mogłabyś być zabójcą pana Kołczena. Nie mam dowodu, ale wiem, że coś ukrywa od nas. Okej, dlaczego po prostu nie zapytam się panny się na własnej osobie? Nie, jeszcze nie. Jest coś, co najpierw musi zostać zrobione. Ty klikamszu. Ser! Teraz ja mam coś zrobić, panie Żorf. Tak. Mam dla ciebie dwie prośby. Pierwsza, potrzebuję, abyś sprawdził, proszę, analizmę pisma na tej notatce z Demaskwa. Okej, zaraz poproszę gości z laboratorium o to.
druga chce, abyś sprawdził, czy możesz się zmieścić do tego kominka. Że... teraz, ser? Nie, w następnej dekadzie. Oczywiście, że teraz. Po prostu ten test będzie naszą hipotezą, dobrze? No dalej, Gami, zrobisz to. Dobra, zrobię to jak prawdziwy mężczyzna. Nadchodzę przez kominek i wstecz. Powinieneś się tak nasuwać do czegoś takiego, detektywie. Dobra, jestem hardkorem! Wow, ściana w środku kominka naprawdę się odwróciła. To jest takie wspaniałe. Teraz ja sama chcę spróbować tędy przejść. Dobra, to jest sekretne przejście tutaj. Miałem pojęcia. Wydało na to, że faktycznie te prochy zostały tutaj pchnięte do innego pokoju. I bardziej, że kominek został wylany i jest teraz na tyle tej ściany. Okej, nadchodzę, ser. Wie, chciałbym, abyś przeszedł w tych samych kondycjach jak zabójca. E? Ale jest tutaj ten brud w ogóle. A twoim punktem jest co? Teraz, w tym krótkim okresie czasu, proszę, pośpiesz się i przejdź. Niga, tak, ser. Okej, więc teraz będzie naprawdę wspaniale i mamy cały obraz, prawda? Nie, jeszcze nie. Pozostaje kilka innych tajemnic, które trzeba rozwiązać. Takie jak... gdzie był Yatagaratsu oraz inni członkowie tego szmuglerstwa. Dwie bronie, które przechodziły ze świata do świata, klucz, który pana Yu ukradła 7 lat temu. W fakcie nie ustaliliśmy żadnej rzeczy na temat pana Yu powiązany w tą historię w ambasadzie. Panie Czur, numer tych kawałków połączonych jest bardzo skomplikowany w tą sprawę. To tak naprawdę ciężko zrobić jeden mentalny cel. O czym ty gadasz, panie Czur? Pisałam wam, że jesteś sąd, bo działasz, to łatwo podążać za poszakami. Hmm? To miało na mnie wywrzeć wrażenie, okej? To jest informacja, którą zebraliśmy, Gami i ja. Możemy ci z tym pomóc. Wtedy wszystko, co musisz zrobić, to pokazać nam tą swoją logiczną dedukcję. Pokazać? Czy wygląda nam na jakiegoś logicznego typa? Nie komplikujmy spraw, okej, panie Dżur? Byliśmy tak skupieni jak jakiś laser, że możemy tylko być w dziwnych i miejscach, które nie pasują, że nic nam nie chce zaskoczyć i niczego nie pokochaliśmy. Ale jeżeli pomyślimy spokojnie, to odpowiedzi same do nas przyjdą, okej? Ja tak sobie czasami mówię, że kiedy praktykuję, aby blokować zamki, no wiesz? To jest coś, co chyba nie chcesz zbytnio praktykować. Dlaczego nie chcesz? Dla swojego dobra. Haha! Ha! Chyba na to, że jednak wróciłeś do siebie. Hej, panie Joe, wróciłem, ser. Tak, widzę to. Dobra robota, detektywie. Ja to, że możesz używać tego komika jak G-ser. W porządku, Gami? Jestem okej, po prostu troszeczkę pyłków i tak dalej. Twój płaszcz jest raczej brudny. Chyba nawet zrobił się trochę czarny. No cóż, tak. Troszeczkę olej się na niego dostało, ser. Rozumiem, dziękuję, detektywie. Zrobiłeś wspaniałą robotę. Nawet zapłacę za... czyszczenie twojego płaszcza. Co? O nie, ser! Nie bym nigdy! To po prostu mój stary płaszcz, ser! Gdyby to był płaszcz, który by mi ochodził, wtedy bym ci dał go oczyścić, ale no wiesz... Rozumiem. Bardzo dobrze. Jak sobie czyszysz? A więc ponieważ Gami mógł przejść przez ten kominek, wiemy, że był użyty, prawda? Tak. I to nie wszystko, czego się dowiedzieliśmy. Dowiedzieliśmy się jeszcze jednego ważnego faktu. I to jest... wyjaśnię ci to potem. Właśnie teraz potrzebujemy skupić się na analizie pisma, tytuł Gamszu. Tak, ser! Zaraz wrócę! Analiza tego pisma, czyli pana Kochena, zajmie trochę czasu. A więc wróćmy teraz do Teatru Neuschwitz razem z agentem Lang i agentką Shiną. I wrócimy sobie do nich w następnym odcinku.